Jest to konferencja, którą organizujemy z okazji 55. rocznicy działania naszego towarzystwa. I konferencja, która ma na celu podkreślenie naszej działalności, ale również pokazanie tej działalności w różny sposób. W pigułce nie da się opisać tych 55 lat prawdopodobnie. No nie da się w pigułce, bo działań było bardzo dużo. Spróbuję w krótkiej prezentacji przedstawić najważniejsze wydarzenia z ostatnich 23 lat, ale będą też wspomnienia z lat ubiegłych i wspomnienia działaczy i tych inicjatyw, które na trwałe wpisały się w krajobraz na przykład miasta, jak nadanie ulic czy posadzenie dębów. Kto wśród gości? No wśród gości mamy posła Żmijana, mamy profesora Mariana Surdackiego, który jest przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Mamy profesora Andrzeja Wadz-Włodarczyka, wiceprezesa Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. No i wielu, wielu innych zacnych gości, burmistrzów, wójtów. Jest też reprezentacja Straży Pożarnej. Także no, wszystkie środowiska, do których udało nam się dotrzeć i którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, serdecznie witamy. Jeszcze chcę powiedzieć, jest też moja wnuczka, z czego bardzo się cieszę. No właśnie, zapomnielibyśmy. Prelegenci, o czym będą mówić? O co będziecie pytać prelegentów dzisiaj? Nasi prelegenci to profesor Marian Surdacki, który opowie o regionalizmie w województwie lubelskim, o działalności Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych, gdyż również nasza działalność na tym się opiera. Będzie ksiądz dr Tomasz Zadrożny, który powie o etyce w życiu codziennym i w biznesie. Taki temat, no, może odbiegający od regionalizmu, ale myślę, że ważny, bo my mamy działalność nie tylko regionalną. Ja krótko przedstawię funkcjonowanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w społeczności lokalnej. No i będziemy mieli prezentację książki naszego członka zarządu Adama Szulika, Świat starych gajówek. Książka, która no, pokazuje 100 lat lasów państwowych i działalności na tym. Także widzimy, że konferencja bardzo bogata i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i pokaże to też naszą działalność w szerokim zakresie. W jakich barwach widzicie przyszłość? Ma szansę towarzystwo nadal funkcjonować, istnieć? Czy być może brakuje młodej krwi? Prawda jest taka, że młodej krwi brakuje. Staramy się docierać do młodych ludzi poprzez na przykład organizację konkursów historycznych, regionalnych. Chodzi nam o nauczycieli, o uczniów starszych. Także mamy szeroką współpracę z nauczycielami ze szkół z terenu miasta i gminy, różnego typu szkół. No ale nie wszyscy jakby chcą podjąć tą działalność społeczną. Życzymy Wam w tym 55-leciu kolejnych 55 minimum lat, no i udanej konferencji. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim też wszystkiego dobrego. To niezwykły zaszczyt, wielka radość dla mnie, móc powitać Państwa na uroczystości z okazji 55-lecia istnienia i działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk Gminy Strzelce. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Od 1968 roku prezesem towarzystwa i jego założycielem był pułkownik dr Marian Kowalski. Długoletni, bo przez 28 lat, czyli od 1968 roku do 1996, był właśnie prezesem i on inicjował tą naszą działalność. Jego pomysłem było na przykład właśnie wydawanie roczników międzyrzeckich. Tych roczników międzyrzeckich do dziś mamy ponad 50 tomów, prawie tyle samo, co nasz jubileum.
i w związku z tym to nasz, to tak powiem, sztandarowe wydawnictwo. Tym wszystkim kierował Marian Kowalski przez 28 lat. W 1996 roku zachorował i po krótkiej chorobie nowotworowej zmarł 30 kwietnia. Na łożu śmierci w Warszawie powiedział do mnie, że słuchaj, trzeba, żebyście, bo już blisko jestem tamtej strony życia, abyście kontynuowali tą działalność. Ja potraktowałem to jako swoisty testament założyciela, z którego zobowiązałem się w jakiś sposób wykonać. Szanowni panowie prezesi, dostojni goście, niewątpliwie jubileusz 55-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauk jest doskonałą okazją, żeby wyrazić podziękowania, wyrazić szacunek za imponujący dorobek. Tak, tak to prawda, ten imponujący dorobek to jest dziedzictwo Międzyrzeca i Międzyrzeczyzny. Drugie pokolenie działalności, coś pięknego i coś ważnego dla naszego miasta, dla naszego powiatu. Za to wszystko chciałbym Państwu podziękować i te podziękowania chciałbym w imieniu zarządu wyrazić na ręce Pana Prezesa. Chciałbym wręczyć taki grawerkon, który nie oddaje tego, co chcielibyśmy powiedzieć, ale niech będzie skromną na miasto. I chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Zawsze możecie na nas liczyć, bo towarzystwo to jest dobre, bo wiarskie. Myślałem o tych 55 latach i tak z jednej strony ktoś mógł powiedzieć, że 55 lat to ładny jubileusz, ale nie taki strasznie długi, ale doszedłem do wniosku, że te 55 lat trzeba pomnożyć przez ilość ludzi zaangażowanych w pracę tego stowarzyszenia. Myślę, że każdy z Państwa, każdy z członków dołożył cegiełkę. Być może te cegiełki niekiedy nie są widoczne, ale tak naprawdę w takich dniach jak dzisiaj powinniśmy pamiętać o tych wszystkich, którzy nie są może bezpośrednio wymieniani nazwisk, ale ich wkład jest nie do ocenienia i nie do przecenienia, chociaż niekoniecznie sami chcą też być jakby na piedestale. Jestem przekonany, że Towarzystwo Przyjaciół Nauk przyczyniło się do, powiem to, odkopania wielkiego kawałka historii i historii Międzyrzeca. Myślę, że także dużo jeszcze przed Wami, ale także przed nami, bo myślę, że oprócz tej przeszłości, która jest jakby tematem zainteresowania Towarzystwa Przyjaciół Nauk, to musimy skupić się także na przyszłości, żeby ta nasza przyszłość w naszym mieście była fajna, przyjemna i dobra dla nas wszystkich. W imieniu pana wójta Krzysztofa Adamowicza i swoim chciałbym przede wszystkim serdecznie pogratulować tego jubileuszu, podziękować Państwu za tą codzienną pracę, na rzecz zachowania pamięci, zachowania naszej historii regionalnej. Historia, pamięć są ulotne. Dzięki Państwu przyczyniacie się Państwo do zachowania, od zapomnienia tejże historii, także serdeczne podziękowania i gratulacje za Waszą działalność. I serdecznie również dziękuję za włączanie się do wszystkie inicjatywy związane z edukacją młodzieży. To jest też bardzo ważny segment działalności towarzystwa.